Cześć. Dzisiaj o światełkach statków morskich i znakach dziennych. Temat, który na kursach czasami budzi przerażenie, zupełnie niepotrzebne i bezpodstawne. Ola Boga, tyle tego jest, jak się tego nauczę, przecież to jest kosmos. Nie, to nie jest kosmos, to jest całkiem naprawdę łatwe. Chciałbym Wam pokazać jedną z metod bezpłatnych, jak nauczyć się dobrze tych światełek statków. Do tego będzie potrzebne nam. Takie tabelki, można je sobie narysować, można je oczywiście pobrać z naszej strony internetowej zupełnie bezpłatnie. Link jest i w zakładce, i w opisie filmu. Potrzebne będą nam jakieś kolorowe pisaki albo kredki, no i przydałoby się jakieś źródło, skąd będziemy czerpali naszą wiedzę o światłach statku, bo te tabelki służą, że tak powiem, do utrwalenia tej wiedzy. No i to mogą być albo takie karteczki, tak zwane fiszki, film o tym robiłem, link w zakładce i w opisie do tych karteczek, albo jakaś książka, w której te światła są opisane. Ja polecam jedną z moich dwóch. Jedna to jest dedykowana dla jachtowych sterników morskich, czy motorowodnych sterników morskich, a druga dla kandydatów na chorwackiego skipera, czyli voditeli brodice. Tam Chorwaci bardzo lubią pytać ze świateł statków. Jak się do tego zabieramy? Może pokażę na zbliżeniu. No to zobaczmy, jak te tabelki działają w praktyce. Bierzemy sobie jakieś źródło, z którego bierzemy światła statków. Niech to będzie mój podręcznik jachtowy sternik morski. To jest łatwe. Otwieramy sobie, mam tu przygotowany jako przykład światła statków. Zajmiemy się statkiem zajętym połowem w sposób trałowanie i użyjemy sobie kredek. Wystarczą nam w sumie to, jakie światła mogą mieć statki. Czerwone, zielone, żółte do poduszkowców się przyda, ale to nie będziemy poduszkowca robić. No i białe, ponieważ na białym się biało ciężko rysuje, słabo widać, wykorzystamy zwykły ołówek. Zobaczmy. Zajmijmy się tym statkiem o długości do 50 metrów, który sobie trałuje, jest w drodze i posuwa się po wodzie. Tutaj mamy bardzo dużo tych różnych statków. Odłożymy sobie te kartki na bok. I tutaj mamy ten statek w tej tabelce. Zobaczcie. I tutaj mamy w ten sposób zrobione, że mamy tak nazwę statku i tu są właśnie te nazwy, a tu musimy sobie porysować widoki. PB, jak go widzimy z prawej burty, LB, jak go widzimy z lewej burty, jak go widzimy od dziobu, jak go widzimy od rufy i jak widzimy znak dzienny. No i teraz trzeba sobie pokolorować. No i popatrzmy, zabieramy się do roboty. Mamy tutaj ten statek, tak? Czyli z prawej burty, popatrzmy po światłach, z prawej burty będę widział światło zielone, bo ono jest widoczne, rufowego nie będę widział idealnie z prawej burty i zielone nad białym. No to sobie rysuję. Zacznę sobie od zielone nad białym, ponieważ białego słabo się rysuje, to sobie po prostu tylko kółeczko robię ołówkiem. No i gdzieś tutaj będzie zielone burtowe. Pewnie podobnie będę go widział z lewej burty. Znowu zobaczcie sobie. Czerwone będę widział z jego lewej burty i zielone nad białym. No to znowu jedziemy. Lewa burta. Zielone nad białym. No i gdzieś musi być czerwony. Jest, dobra. No od dziobu, jak go będę widział, no od dziobu pewnie będzie czerwone, zielone i zielone nad białym, tak? No i klasyka, taki zestaw. Tylko tak, no zielone będę widział, jak patrzę z tej strony, będę widział po tej stronie, tak? Zielone, znaczy czerwone, przepraszam, że mówię zielone, rysuję czerwone, daltonista ze mnie, czy co? Zielone, zielone nad białym. Tak, no trochę nieładnie mogę sobie poprawić to zielone, bo potem się będę pewnie z tego uczył. Zostaje mi rufa. No od rufy, cóż, będę widział na pewno światło białe i zielone nad białym, bo jest
widoczne dookoła w jednokręgu. No to jedziemy. Zielone nad białym, to charakterystyczne statku zajętego trałowaniem, no i gdzieś na dole będzie białe rufowe. Pozostaje znak dzienny. Zobaczmy, czy ten statek ma znak dzienny. Ma znak dzienny, ma dwa trójkąty skierowane, dwa stożki skierowane do siebie, widoczne jako trójkąt, czyli taka, można powiedzieć, klepsydra, więc sobie rysuję znak dzienny. I w ten sposób sobie podchodzę do wszystkich stateczków. I jak sobie tak porozrysowuję, to przy okazji rysowania się uczę, a potem mam z czego fajnie powtarzać. Ot i cała metoda. Jak widzicie, trochę zabawy z tym jest, kolorowanek i tak dalej. No trzeba sobie pokolorować, trochę porozkminiać te światła statków, żeby to miało ręce i nogi. Ale jeżeli w ten sposób podejdziecie i sobie pokolorujecie na tych karteczkach, na tych tabelkach światła statków, to je zapamiętacie. No, wymaga to pracy, tak? No oczywiście, że wymaga pracy, jak każda nauka, ale teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy umieć i być żeglarzami, czy chcemy tylko mieć patent i być, jak ja to złośliwie nazywam, użytkownikami łódek. No to odpowiedzieć można sobie samemu. Ja zachęcam jeszcze do zajrzenia na tą naszą stronę, do sklepu, do działu bezpłatnie. Tam znajdziecie kupę innych fajnych, takich przydatnych, bezpłatnych rzeczy, jak na przykład rymowankę prawa drogi po polsku i po angielsku, jak tam zapamiętać prawo drogi, podstawy prawa drogi, czy formularz planowania rejsu, czy procedurę wzywania Mayday, procedurę odwoływania fałszywych alarmów, karty rejsu, opinie z rejsu. Dużo fajnych, bezpłatnych rzeczy, które są dla żeglarzy przydatne. Część takich rzeczy właśnie puszczam po to, żeby żeglarze byli jak najbardziej wyedukowani, bo mi na tym zależy. Jeżeli materiał się podobał, to co? No, zasubskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Łapka w górę, podziel się komentarzem, czy korzystałaś, czy korzystałeś z tej metody, czy się ta metoda nauki świateł podoba, czy nie, może coś w niej zmienić. No i będzie mi niezmiernie miło, jak oprócz tego wszystkiego, jeżeli pobierzesz sobie coś z tej naszej strony, co jest bezpłatnie, napiszesz o mojej firmie, o Morce, opinię w Google. Będzie mi niezmiernie miło. Na dzisiaj to tyle. Krótko, zwięźle i na temat. Do zobaczenia na wodzie. Cześć!